W tym filmie porównam iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy wektorów. Mieliśmy o tym kilka filmów, więc zakładam, że mniej więcej wiecie, co to jest iloczyn skalarny, co to jest iloczyn wektorowy. A ten film jest rodzajem podsumowania i też pokaże pewne geometryczne intuicje, które myślę warto posiadać. Więc zacznijmy nasze porównanie. Będziemy tutaj porównywać iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy dla wektorów trójwymiarowych. I tak jak mówiliśmy w filmach o iloczynie skalarnym, nie ma żadnego problemu, aby uogólnić pojęcie iloczynu skalarnego wektorów w trzech wymiarach do innej ilości wymiarów: dwóch, czterech, pięciu, pięćdziesięciu. Prawda? Czyli ten iloczyn skalarny w naturalny sposób i zachowując swoje istotne własności, możemy określić dla wektorów o dowolnej ilości współrzędnych. Natomiast z iloczynem wektorowym jest inaczej. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest właściwie operacją wyłącznie dla wektorów trójwymiarowych. Istnieje pewne uogólnienie pojęcia iloczynu wektorowego, na przykład dla wektorów czterowymiarowych, ale wtedy trzeba brać iloczyn wektorowy, czy też takie uogólnienie, trzech wektorów. I to znowuż jest wektor w czterech wymiarach. No, na przykład, gdybyśmy mieli wektory o sześciu współrzędnych, to wtedy moglibyśmy napisać wzór na iloczyn wektorowy pięciu wektorów, i to byłby wektor też o sześciu współrzędnych. No dobrze, ale o tym nie będziemy mówić. Będziemy mówić o iloczynie wektorowym wektorów w R3. Coś mi tu przeskoczyło. Tak. No więc podstawową różnicą jest to, że iloczyn skalarny wektorów jest liczbą, prawda? Czyli A razy B to jest liczba, a iloczyn wektorowy wektorów jest z powrotem wektorem. Czyli to jest podstawowa różnica między tymi operacjami. Teraz tak, przypomnę wzory, czyli mamy wektory trójwymiarowe, mają trzy współrzędne. Iloczyn skalarny, prawda? A razy B to jest mnoże odpowiadające współrzędne, czyli pierwszego wektora, pierwszą drugiego, drugą pierwszego, drugą drugiego, prawda? I dodaję do siebie. Gdybym miał tylko dwie współrzędne, to oczywiście byłby to taki iloczyn A1B1 plus A2B2. Gdybym miał cztery, no to jeszcze bym tu dopisała 4B4. Czyli to jest takie naturalne uogólnienie tego wzoru. To uogólnienie zachowuje wszystkie istotne własności tej operacji, o których mówiliśmy w filmie o iloczynie skalarnym. Iloczyn wektorowy ma bardziej skomplikowany wzór. Tu jest, przypominam, ten wzór na iloczyn wektorowy dwóch wektorów. To są współrzędne, to jest wektor i to są jego współrzędne. W filmie o iloczynie wektorowym było mówione, jak zapamiętać łatwiej ten wzór. Teraz tak, no właśnie, teraz iloczyn skalarny wektorów nie zależy od kolejności. Mówimy, że jest przemienny. Prawda? Czy A razy B, czy B razy A, to jest to samo. No i to jest jasne tutaj, no bo prawda, tu mogę wpisać B1, A1, B1 to jest to samo co B1, A1. Prawda? Mnożenie liczb nie zależy od ich kolejności. Inaczej jest z iloczynem wektorowym. Jak zmienię kolejność wektorów w iloczynie wektorowym, to dostanę wektor, który ma no, ten sam kierunek, a przeciwny zwrot. Prawda? Czyli to jest minus, czyli A razy B to jest minus B razy A. No i to łatwo tutaj z tego wzorku wynika, że jeżeli miejscami zamienimy A i B, no to tutaj trzeba dostawić minus przed każdą z tych współrzędnych. Teraz własność jeszcze, ważna własność iloczynu wektorowego, która też była pokazywana, no która oczywiście nie ma odpowiednika tutaj, to jest taka, że iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest prostopadły do każdego z nich. Teraz pojęcie prostopadłości się definiuje przy pomocy iloczynu skalarnego, znaczy też w trzech wymiarach jest po prostu prostopadły i to mówiliśmy, że to można jest zakodowane w iloczynie skalarnym, że jeżeli iloczyn skalarny dwóch niezerowych wektorów jest 0, to znaczy, że one są właśnie prostopadłe w takim standardowym, geometrycznym sensie tego słowa. Tak? Czyli to jest właśnie ta własność. Teraz podobieństwa. Są pewne formalne podobieństwa, mianowicie obie te operacje są, jak to się mówi, liniowe względem każdego ze swoich argumentów. Czyli teraz tłumaczę, co to znaczy. Mam pewną liczbę rzeczywistą lambda, no i to oznacza, że po prostu mogę wyłączać mnożenie przez liczbę przed znak jakby iloczynu skalarnego czy też wektorowego. I tak mogę robić dzięki tej i dzięki tej własności, analogicznie, jeżeli bym pierwszy wektor pomnożył przez liczbę. Czyli jeżeli mam każdy, powiedzmy, a pomnożę przez 5, a b pomnożę przez 7, to ich iloczyn skalarny pomnoży się przez 5 razy 7, czyli 35, i podobnie z iloczynem wektorowym. No i drugie podobieństwo, również na pierwszym i na drugim miejscu, to jest prawo rozdzielności iloczynu skalarnego względem dodawania wektorów, czyli a razy b plus t, to jest a razy b plus a razy c, i podobnie rozdzielność iloczynu wektorowego wektorów względem dodawania wektorów.
Czyli to są podobieństwa takie formalne między tymi operacjami. Teraz iloczyn skalarny służy nam do zdefiniowania długości wektora, czy też inaczej. No, ten wzór, prawda, jeżeli położę a równe b, no to widzę, że wtedy mam sumę kwadratów, to jest liczba nieujemna, no i to jest po prostu kwadrat długości wektora. No jeżeli interpretuję wektory jako takie strzałki między dwoma punktami, no to jest po prostu twierdzenie Pitagorasa, mówi mi, że to jest właśnie pierwiastek z tego iloczynu skalarnego wektora przez siebie, to jest właśnie taka dobrze znana nam długość mierzona przy pomocy linijki. Dla wektorów o większej ilości współrzędnych, no to może służyć jako i służy jako zdefiniowanie długości wektora, jak mówiliśmy o tym w filmach o iloczynie skalarnym. W filmach o iloczynie skalarnym i wektorowym mówiliśmy jeszcze o następujących wzorach, które teraz przypomnę, mianowicie iloczyn skalarny dwóch wektorów to jest iloczyn ich długości razy kosinus kąta między nimi. I teraz tak, w trzech wymiarach można to uważać za definicję iloczynu skalarnego, a można też, wystartując, prawda, z tej definicji, pokazać, że rzeczywiście ten iloczyn skalarny można w inny sposób wyrazić właśnie w ten, jako iloczyn ich długości i kosinus kąta między wektorami. A w większej ilości wymiarów to można uważać za definicję kąta pomiędzy wektorami, a dokładniej za definicję kosinusa kąta między wektorami. Teraz co to jest kąt między wektorami? No tutaj są rysunki, kąt między wektorami to jest jeden z dwóch, prawda? Te wektory to rysujemy takie strzałki, mamy dwie półproste. Te dwie półproste wychodzące z jednego punktu definiują nam dwa kąty. No i kąt między wektorami to jest ten mniejszy kąt albo też kąt wypukły. Prawda? Jeden z tych dwóch kątów jest wypukły i to jest kąt pomiędzy wektorami, czyli on jest zawsze mniejszy od kąta pi, czyli 180 stopni. Prawda? Tutaj to jest kąt rozwarty, on może być, prawda, maksymalnie równy pi, wtedy kiedy te wektory leżą na jednej prostej i mają przeciwne zwroty. Prawda? Czyli jak tutaj ten wektor obracamy, to ten kąt tutaj się robi pi, a potem się robi z powrotem mniejszy od pi. Czyli to jest iloczyn skalarny i kosinus wtedy jest dodatni lub ujemny, czyli tutaj kosinus jest dodatni, jeżeli kąt jest mniejszy od pi, czyli tutaj iloczyn skalarny tych dwóch wektorów jest dodatni, a iloczyn skalarny tych dwóch wektorów jest ujemny. No i wreszcie iloczyn skalarny dwóch niezerowych wektorów jest 0, no wtedy, kiedy kosinus jest 0, czyli wtedy, kiedy te wektory są, prawda, prostopadłe. Tak? Jak mamy dwa prostopadłe wektory, niezerowe, to ich iloczyn skalarny jest 0. I znowuż w większej ilości wymiarów można ten warunek uważać za warunek prostopadłości wektorów. Teraz z iloczynem wektorowym jest troszkę inaczej, mianowicie długość iloczynu wektorowego jest iloczynem długości wektorów i sinusa kąta między tymi wektorami. No i teraz wszystko się tutaj zgadza, wtedy, prawda, bo kąt jest mniejszy od pi, wtedy sinus jest dodatni. I tak być powinno, dlatego że tutaj mamy długość iloczynu wektorowego, czyli liczbę nieujemną. No i teraz iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest niezerowych, znowuż jest 0, no jeżeli sinus kąta jest 0, czyli kąt jest 0, co to znaczy, że kąt jest 0? To znaczy, że wektory leżą na jednej prostej i mają te same zwroty. Prawda? Tu jest kąt teta równe 0, a kąt pi lub kąt pi, prawda? Kąt pi oznacza, że wektory leżą na jednej prostej, ale mają przeciwne zwroty. I tutaj też a razy b tu jest 0. Aha, teraz może jeszcze powiem, o fizyce. Więc iloczyn skalarny w fizyce podstawowym, miejscem, gdzie spotykamy iloczyn skalarny, to jest praca. Prawda? Praca wykonana przez siłę, czyli powiedzmy, że mam jakieś podłoże, na nim leży klocek jakiś, mam pewne tarcie i ja mam tutaj zaczepioną nić i powiedzmy ciągnę ten klocek z siłą F. No to wykonuję pracę, jeżeli przemieszczę go stąd dotąd, jeżeli to jest moje przemieszczenie, powiedzmy S, no to praca, jaką wykonam, to jest właśnie iloczyn skalarny siły i przemieszczenia. Natomiast iloczyn wektorowy, no, pojawia się w różnych wzorach na momenty. Moment siły, moment pędu. I też pojawia się w takim wzorze na siłę działającą na ładunek w polu magnetycznym. Prawda? Wtedy ta siła jest proporcjonalna do iloczynu wektorowego, właśnie prędkości tego ładunku i wektora,
indukcji pola magnetycznego. To jest iloczyn wektorowy. Dobrze, teraz jeszcze chciałem pewne geometryczne, tu mi coś przeskoczyło, wracam, geometryczne intuicje, żebyśmy mieli. Jeszcze raz może zobaczmy, narysujmy taki, jeszcze raz dwa wektory. Powiedzmy, to jest wektor A, to jest wektor B. Może utwórzmy taki trójkąt prostokątny. To jest ten teta, to jest ten kąt, czyli teta to jest kąt pomiędzy wektorami A i B. Dobrze, tutaj teraz powstał taki trójkąt prostokątny. Może niech długość tej przyprostokątnej na chwilę oznaczmy ją przez L. Więc co to jest L? No widzę, że L to jest przyprostokątna do długości tego, czyli do długości B, to jest kosinus teta. No czyli L to jest długość B przeciwprostokątna razy kosinus teta. Teraz jeżeli popatrzymy na iloczyn wektorowy A, iloczyn skalarny, przepraszam, A razy B to jest długość A, długość B razy kosinus teta, no to widzę, że to jest właśnie L, prawda? Czyli widzę, że iloczyn skalarny dwóch wektorów to jest iloczyn długości jednego z nich, prawda? Czy to jest długość A, to jest to. No to jest długość A. Przez długość jakby, no nie jakby, długość rzutu wektora B na kierunek A. Czyli możemy sobie wyobrazić, że my tutaj rozkładamy ten nasz wektor na składowe B, prawda? I ta składowa wzdłuż A, jej długość, mnożymy długość wektora A przez właśnie tę długość składowej B w kierunku wektora A. No, można to sobie wyobrazić, że to jest ten rzut, czyli to jest taki cień, jaki rzuca wektor B na kierunku A, jeżeli świecimy takim prostopadłym światłem. Prawda? To jest ten cień tego wektora B na prostej, którą wyznacza, czy też półprostej, na którą wyznacza wektor A. No, tak jest dla kąta mniejszego od kąta pełnego, dla kąta prostego. Natomiast dla kąta rozwartego no, sytuacja jest jakaś taka. Prawda? Jeżeli teta jest więcej niż kąt prosty, no to wtedy tutaj, jak narysuję ten trójkąt sobie, prawda, to tu mam pi, pół pi minus teta. Tu jest pi minus teta. I wtedy kosinus teta to jest minus kosinus pi minus teta. Wobec tego teraz długość to jest długość tego, prawda, tutaj ta rzecz to jest minus długość b kosinus teta. No, czyli jeżeli ten kąt jest większy, jeżeli ten cień, jakby cień wektora B ma kierunek przeciwny do wektora A, no to mnożymy przez to iloczyn skalarny, to jest iloczyn długości tego wektora A przez długość cienia wektora B, ale jeszcze wyskakuje nam minus, wtedy ten iloczyn skalarny jest ujemny. Teraz popatrzmy z iloczynem wektorowym, mamy troszkę inaczej, mianowicie jego długość jest sinus, prawda? Tu się pojawia iloczyn długości razy sinus kąta. To co to jest sinus? No to, prawda, jeżeli to nazwiemy na chwilę przez h, czyli co? H do długość b to jest sinus teta. No to h to jest właśnie b sinus teta. No i teraz widzimy, że iloczyn wektorowy tych wektorów AB, czyli jego długość, długość iloczynu wektorowego AB, prawda, to jest długość A, długość B razy sinus tego kąta teta, no a to jest właśnie H. Czyli to jest jakby H, czyli długość składowej wektora B, ale prostopadłej do wektora A. No i teraz jeszcze geometryczna intuicja. No właśnie, co to jest, tak? No może jeszcze raz narysuję te wektory. Co to jest właśnie długość A razy długość tej wysokości? No to popatrzmy, jeżeli mam dwa wektory,
Może teraz ja rozpinam równoległobok na tych wektorach. Czyli tu jest A, tu jest B, no i to jest to nasze H, prawda? To co, pole takiego równoległoboku to jest długość A, no długość podstawy razy wysokość, prawda? No ale to jest właśnie A, długość A razy B. Innymi słowy, geometryczna interpretacja długości iloczynu wektorowego to jest pole równoległoboku rozpiętego na wektorze, na tych dwóch wektorach A i B.